Działa. Sławek, ten stojak jest obłędny. Tu się można tak szybko ustawić. Bardzo, bardzo. Na początek może taka sprawa techniczna. A w hibiskus widzicie, codziennie kwiatek przybywa. Taka ciekawostka. Tak się przy latem się zastanawiałem. Widać, że około średnio, około 800 ludzi ogląda te moje tutaj gawędy, a tylko 60 czy 80 jest polubień, no tam w porywach do setki. I tak się zastanawiam, ja jestem bardzo daleki, nie lubię, tam niektórzy owciśni, to, no to takie żebractwo trochę o te lajki, ale słuchajcie, co to masochiści tam, 90-tych masochiści oglądają? No bo regularnie ludzie oglądają, 80 zadowolonych, czy tam 100, dają ten paluszek w górę, a reszta po co to ogląda, jak ten, to nie wiem, nie zgadzają się, no to znowu tych nie lubię, też tam raptem jest 4, czy w porywach 5, a jeszcze jest taka ciekawa historia, że widzę w emocjach najpierw ktoś tam wciśnął, no nie lubię! I później się wycofują. To bardzo dobry objaw jest, bo był już taki film, co było 6 i później się zrobiło 2. Bardzo się cieszę, że po przemyśleniu najpierw zadziałały emocje, a później po przemyśleniu tam się cofnęło. Bardzo miło. Ale słuchajcie, na nagranie tego tutaj to kosztuje dość dużo energii, bo ja przygotowuję się do tego i tak myślę, rozmyślam, jakiś potencjał musi się nagromadzić i heja. I później włączam kamerę i jedzie. Jak wyłączam kamerę, to też czuję, że wydatek energetyczny był. Także ja się tu przygotowuję. Jeśli jesteście zgodni z tym, co tu się dzieje, to macie dużą misję, bo takie jedno wciśnięcie tego tam lubię. Pomoże nam, że te treści ktoś jeszcze obejrzy, bo się zainteresuje. Także jeśli się z tym zgadzajcie, pamiętajcie tam cisnąć. Wakacje, wakacje. Ktoś powiedział, żeby o piosenkach. Ja tu sobie, no tak zastanawiałem się, co by tu, skoro wakacje. Ja kiedyś słuchałem bardzo mocnej muzyki, tu takie jeszcze z przeszłości rzeczy. Co? Złapałem pierwsze z brzegu, tam mam całą półkę takich tych jazda. Otóż to jest ciekawostka, bo to jest perkusista, który gra i śpiewa. Bardzo rzadka rzecz. Tam jest taki ogień, że jak sobie wstrzymacie, tam są te nagrania na YouTubie. No, tego tam mam całą masę, to z tym Andrzejem, co Natalię wychował, to myśmy się tak poznali, że on miał taki komis w piwniczce, takie tajemne miejsce. No ja tam zacząłem przychodzić, płyty wybierać z półek i mu się to spodobało, co ja, że tam pytam o takie rzeczy, a to facet, który kiedyś miał chyba największą kolekcję Deep Purple na przykład w Polsce. Taka ciekawostka. Chciałem o tym. Chyla. Słuchajcie, tego też kiedyś słuchałem. Był taki moment, to było chyba 2003-2004, po tej mojej takiej wywrotce życiowej w garażu, tam różne ciężkie rzeczy szły. Pracowałem sobie tam, a to robiąc jakiegoś trabanta, którego już nie mam, tam pospawałem to ładnie, albo jakieś kolejne tam motocykle, klienci. Dlaczego ja to wywlokłem dzisiaj? Bo było na temat żeńsko-męski i tego, że mówię, że jaka jest rola żeńczyń. Nawet ona, nawet ta drapieżna kocica, ona ma tutaj takie ostatnie nagranie Niczyja. Takie bardzo fajne, ona ma momentami, ta dziewczyna też coś ma takiego, ta żeńska strona się przebija i ona teraz, no nie wiem, ona tam trochę szaleje, tych tatuaży co porobiła, taka już jest wyschnięta bardzo mocno w to, ale patrzcie, że takie osoby są promowane, ona jest jako wzór dla dziewczyn. Ja później w internecie próbowałem, już nie pamiętam jak to tam, znajomości szukałem i tak jakoś przebierałem pośród między innymi fanek tej dziewczyny. I takie mi się właśnie trafiały też jakieś drapieżne znajomości. Ale nawet ona.
Ma taką, to podłączę wam to, bo to chyba też jest na niczyja. Taka jestem niczyja, taka tęsknota żeńska, żeby być czyjąś. No by było to, co mówiłem, mężczyzna, moje dzieci, moje to. I teraz jest ten bunt, taki jak to, jestem taka niezależna. Nie, głęboka, patrzcie, ile jest takich, teraz to znowu jakaś wiadomość w internecie, że jakaś tam taka działaczka, feministka, coś jeszcze, znalazła sobie Araba i mu gotuje, i się ubrała w burkę i cicho siedzi, i już jest zadowolona, on ją tam zdominował, i jest szczęśliwa dziewczyna. I teraz huk taki, bo ona zdradziła, coś tam zdradziła, no odezwały się żeńskie pragnienia, tam... Tak jak mówiłem, ci Arabowie, tam ktoś porównywał, widzicie, to też osobna historia, tam się pod jednym z... Motylek. Pod jednym z filmów się wywiązała i tam rozmowa o Arabach. Ktoś tam, dziewczyna, porównała, że tu niektóre te propozycje to są bardzo podobne do arabskich. Ważki, znowu, one jeszcze tutaj gody mają, parami latają. To nie jest tak. Pierwszy to już kilka razy taką ktoś uwagę robił, że bo my tu, bo to takie samo, tam szariat, tu dominacja męska, patriarchat. To są bardzo ważne różnice. U nich jest tak, że... Ale to się też podoba. Wjeżdżają nasze dziewczyny do Niemiec i się okazuje, z Arabów wychodzą. No bo ten Arab zamiast piwnego brzucha tam, jak jakiś Helmut, on jest do mężczyzny podobny fizycznie jeszcze. Tak, jak oni nawet chodzą i są tacy pewni siebie. I to się podoba. To się podoba. Tam ta pewność siebie wynika z tego, że on ma nad sobą fanatyk. On to jest fanatyk najczęściej. I on ma nad sobą tę religijną taką... Takiego sąsiada tu mam. On się kiedyś, rolnik szuka żony, ja się też tam wychyliłem. Bo on mnie poprosił. Szymek, żeby tam pojawić się w telewizji jako sąsiad. No tam trochę mnie... Dzisiaj to bym jeszcze co innego powiedział. Powinienem tam wtedy te słowiańskie. W każdym razie u Szymona jest też tak, on się bardzo spodobał. Później całkiem była plajta. Polegliśmy, bo ja, kto tam pamięta ze starych, że ja tego Szymona, no jako sąsiad wspierałem go tu. I na blogu nawet taki temat otworzyłem, który teraz w ogóle usunąłem, bo... Polegliśmy, bo Szymek się okazał słabeusz i ja go tu wspierałem, a on na koniec. I miał bardzo duże wsparcie od dziewczyn. Miał bardzo duże, był takim faworytem nawet w tym turnieju. I później nagle zeszło powietrze i stracił wszystko. A on, dlatego się początkowo podobał, dlaczego o nim mówię, że on miał ten egregor za sobą. I on był taki, ja tu, I później się okazało, że dziewczyny się zorientowały, że to nie jest jego wewnętrzne prowadzenie, tylko że on jest podłączony i że on światem odbitym bije. I tak samo jest z tymi Arabami, że oni tacy są pewni siebie, ale oni mają tych imamów za sobą, całą tą swoją strukturę, ten egregor taki. I to jest ich siła. No ale to działa. To działa. Czyja, niczyja. Aha, dlaczego ja o tym mówię? Bo ktoś tam porównywał, że te nasze słowiańskie... Nie, nie, wcale nie tak. Owszem, patriarchat, ale taki mądry, bo każdy z nas, każdy z mężczyzn jest taką jedną komórką i świadomą. My nie mamy tak, że fanatycznie tam my słuchamy jakiegoś tu klapki na oczach i głosimy tam coś i tak ma być. O, u muzułmanów, patrzcie, tam jeszcze jest jedna rzecz, której ja w ogóle... Ale to jest zrobione też celowo. No, obrzezanie kobiet, ja już o tym wspominałem. To jest to, co... Żeby ten fanatyzm tam istniał, żeby się, broń Boże, nie włączyły moce boskie, żeby ten orgazm żeński nie zasilił i nie rozwalił im tej struktury, no to tam okaleczają dziewczyny. I na poziomie takim prymitywnym, tych pierwszych trzech czakr, to wszystko działa. I nawet to się tam tym kobietom podoba, bo one, jak się ładnie tam wypowiedziała słuchaczka, one to wspierają. I tam porównując się mimo wszystko, mimo tego okaleczenia swojego, to one porównując się z Europejkami, to stwierdzają, że one są i słusznie stwierdzają, że one mają lepiej. Jaki ten chłop tam jest, taki jest, huknie, muknie, tam
dzieci się rodzą. Dzieci się łatwo rodzą jeszcze. O właśnie, wspomniałem tu Piotr wczoraj wspomniany, czy przedwczoraj, opisał mi taką scenę, że był kiedyś w Indiach i jakaś praca na polu. Mówi, kątem oka zaobserwował, że jedna z kobiet takiej poważnej ciąży zaczęła się gdzieś tam oddalać, poszła gdzieś do lasku. Podobno gdzieś to tam mówi, że z daleka widział jakaś gałąź, na której się dzieci huśtały, a ona się złapała tej gałązki, spokojnie urodziła, nakarmiła i za jakąś godzinę przyszła dalej pracować na polu. To jest natura. Tak się rodzi. A do czego myśmy w tej chwili doszli? A zaczęło się od tego, że Piotrek opowiadał, że im się kocica w domu okociła. Ja też takich rzeczy oglądałem. Ja odbierałem poród krowy. Kozy miałem 7 kóz kiedyś i patrzyłem, jak się te kózki rodzą. Tam żadnych wrzasków, niczego. Rano wchodzę do obory, a tam latają małe koziołki po oborze. Także na duże kocica też mi się okociła. O taką pochowałem tutaj. 2 razy się ze mną przeprowadzała, chyba już o niej wspominałem. No to przyszła do nas tak jak do Piotra, od sąsiadów. Tam sąsiedzi te kocięta chyba jej ginęły. A ona się przyszła kocić u mnie na balkon, dostała budkę i tak dalej. I te koty później bardzo ładne, ona taka mama dumna była, one poprzyczepiane zdjęcie i takich narobiłem. Wywiesiłem w weterynarii, momentalnie się znalazły rodziny dla tych kociaków. Jeden taki maruda został z nami, a 3 koty momentalnie poszły do innych domów. I to tak fajnie, bo tacy widać dość zamożni ludzie przyjechali. Także na pewno te kotki tam miały lub mają, bo to minęło jakiś tam... No jeszcze koty te mogą żyć. No, Chylińskiej powiedziałem. No to też jeszcze temat. Gdyby mężczyzna chciał tak zagrać jak ona sobie na tą płytę tutaj muzyków świetnych dobrała. Tam jest taka orka, taka jazda, ja z przyjemnością tego słuchałem. Mam jeszcze ze starych rzeczy tutaj, patrzcie, Heavy Metal Świat. I tu na pierwszym planie jest Nowak. Ja tego Nowaka też kiedyś, on teraz zespół Złe Psy. Nowak jeszcze też sobie pogrywa. No... No lubię to, co on gra. Tam kiedyś też to puściłem już taką piosenkę. Tam się Marcowej się podobało. Tak, co to miało być o tych nagraniach? Dobra, najwyżej dopowiemy jeszcze później. Nie dokończyłem jeszcze takich rzeczy, mówiłem wam, że jak to jest, zacząłem tam o systemie, a później jak usłuchałem te filmy, to sobie pomyślałem, że jeszcze można by tam dodać. Gdzieś tam odpłynąłem jak zwykle. Mężczyźni umierają szybciej. Ona przejmuje cały dorobek tego mężczyzny tam też. Zazwyczaj, no tam według systemu to się powinno tam należeć. A nie, ona kładzie łapę na tym. Najczęściej to się kończy tak. Myślę, że to przewaga sytuacji, że ona później zasila tych tam w czarnych sukienkach. Bo to są też tam kobiety, później zostają samotne te kobiety, takie fanatyczki. Albo, ponieważ im trzeba prowadzenia, ponieważ to jest takie stado udek bez sternika, no to znajdują sobie sternika. Tego tam, co się ojcem tytułuje, ten nazwisko podobne do grzybek. No i macie. I to jest w ogóle perfekcyjnie rozwiązane. Tak patrzyłem, no podziwiać trzeba tych przebiegłych. Najpierw zrobili tak, że kobiety zaczynają prowadzić, im się pierze głowy, no, między innymi przez tą tutaj chylę, ona też taka zbuntowana, ale ona też celebrytka, kolejne pokolenie dziewczyn, ja, moje, tu będziemy rządzić. I przez takie, każde pokolenie ma swoje, tam żeśmy kiedyś tam wyszukali, nawet czerwone gitary takie miały już feminizujące teledyski, niby drobiazgi, ale nie, jak tam, jak będziecie ciekawi, to wam jeszcze jeszcze raz tam napiszę.
każdym razie mężczyźni szybko umierają. Ona przejmuje majątek. Jeśli jest dość młoda, to sobie bierze następnego, taką sąsiadkę. Miałem, chłop się powiesił, a ona już momentalnie z innym panem. Zresztą jestem przekonany, że ona już tam dawno z innymi panami, bo taka była bardzo niezależna, pracowała w innym mieście. A ten Janek się tylko łudził. No i w końcu chłop się poszedł powiesił. Tam z alkoholu za dużo pijał i to ten alkohol spowodował, że tam nierównowaga. Ale... No i jak już te łódki bez sternika takie, one są pełne energii. Ja to obserwuję, jaką to ma żywotność wszystko. No i przejmują tą energię i tych życiowych zasobów, i tego dorobku finansowego. Przejmuje system, bo urzędnicy tutaj się, a ci w tych czarnych sukienkach to są urzędnicy, równo współpracujący z tymi tam w urzędach, to... No i tak się strzyże te owce. Tak się strzyże to stado. Jej się później daje iluzję, bo ona gdzieś tam podświadomie ma oczywiście wyrzuty sumienia za to, że go tam zdradzała, za to, że nawet jeśli fizycznie nie doszło do zdrad, to są panie, te, które się tak ubierają na ulicy, żeby inni podziwiali, to już jest zdrada. I później bardzo często się zdarza, że mężczyzna idzie pierwszy bok. Ale pierwsza zdaradza kobieta. To jest pogląd, zaraz tu się huk zrobi i pewnie minusy polecą tam przy tym. Pierwsza zawsze zdradza kobieta. Zawsze zdradza ciebie pierwsze. Jeżeli jest perfekcyjnie ten okrąg, jeśli suknia jest pełna, a nie na przykład z wycięciem, jeśli nie ma spodni, to też są oznaki zewnętrzne. No to być nie musi na pewno, ale bardzo jest to znamienne. Jak ona sobie tam chce, żeby ta nóżka się wymsknęła z tego tam rozcięcia. Po co? Po co? Wy swojemu mężczyźnie prezentujecie te wdzięki, tylko tam w sypialni rozpuszczacie włosy, albo gdzieś samotnie pośród natury. Wtedy tak, jak jest harmonia natury, włosy rozpuścić, oczyścić tą swoją aurę, bo to momentalnie kontakt następuje i pobieracie wtedy harmonię natury. I później ładnie warkoczyk zapleść i do domu. I wtedy przynosisz do domu energię. Przy mężu możesz w sytuacjach prywatnych te włosy jak najbardziej, bo to wtedy następuje wasz kontakt. A ponieważ w tej chwili po ulicach chodzą tam i tak są nauczone, że kolega tu mi podpowiedział... To była prawdopodobnie dla ciebie propozycja. Ja wiem, że słuchasz. Dziewczyna mu powiedziała, jakaś tam koleżanka, a ja to bym chciała kilku mieć. No, chłopak sympatyczny i taki postawny. Prawdopodobnie się podobał. Była to dla niego propozycja. No. Nie chwycił albo nie chciał chwycić. Ja też miałem takie spotkania. Miałem kiedyś nawet taką znajomość, że dziewczyna mnie na jakiś grupę seks zaprowadziła. I zepsułem im tam cały wieczór, bo jakoś tak, 10, 11, tam się rozkręca wszystko, bo taka ślicznotka setkę za setką pije. No a ja tam im psułem nastrój i tak to tam zorganizowali, że przenieśli imprezę. Ja poszedłem do siebie, a później takim sądzeniem losu się dowiedziałem, że ona miała kontynuację, ta impreza. Także to są rzeczy... powszechne. Tak to się dzieje. Jest taka grupa, która nic nie pracuje. Nie pracują, nie, tylko no, bawią się. Można powiedzieć. To się później kończy fatalnie, bo ja znałem takich lekarzy, co tak tutaj niedawno był. Nie wiem, tam jeszcze żyje, czy nie żyje. Viagra już na koniec łykał, bo to już nie mógł sam tych pielęgniarek. No i dostał jakiegoś porażenia nerwów i taką miał pod koniec życia taką, no takie niefajne. No cierpią. Ja kilka znam takich przykładów. I ci tacy zdobywcy, ale to takie prymitywne, bo nawet zwierzęta tak nie robią, że u zwierząt się włącza na chwilę w cyklu rocznym po to, żeby powstało nowe życie i koniec, i się wyłącza. A człowiek ma wolną wolę i jest masa takich. Z moich obserwacji wynika, że to są zazwyczaj ludzie jednej narodowości, obie płci.
obie płci i oni bardzo w tym hedonizmie. No, dziewczyny, taką bardzo daleką ciocię mam nawet, która gdzieś dotarła do mnie. Ja mnie jest wszystko jedno, który, tylko żeby tam. Także ta fizyczność taka nieokiełznana. Nie ma to zupełnie nic wspólnego. No to jestem znowu przy Arabach. Bo tam jest też ten poziom i nic więcej. Do serca to nie dochodzi. Ale wracam, zamykam klamrą. Nawet i to się podoba, bo dziewczyny jak mają do wyboru jakiegoś tam grubobrzuchego, no to sobie wybierają tam jakiegoś muskularnego Araba. Narzekają później tam, później uciekają. On im dzieci zabiera. Też widzicie to, o. Jest to, że u nich tą, te prawidła są, że dzieci są jego. I on te dzieci zabiera, szczególnie chłopców. Tutaj się te nasze feministki niektóre buntują, przyjeżdżają, później jakiś płacz w internecie. No ale chciałaś, to masz, no tak wybrałaś. Aha, to domknę jeszcze, jakie są różnice. U nas było tak. Według mnie świadectwem są bajki te nasze słowiańskie. Tam jest bardzo dużo jest takich opowieści, że ojciec, król załamuje ręce, bo jego córeczka, on czas za mąż i przyjeżdżają konkurenci różni, a ona nie, nie, nie. No i ojciec nie mógł na siłę jej wydać za mąż. Ojciec tylko biadolił, że ona nikogo nie chce, ale to ona wybierała. Ona wybierała, ona dawała zgodę. Owszem, jak najbardziej chłopcy konkurowali i się prezentowali, ale dziewczyna wybiera. A tam jest tak, że bierze w jasyr i gwałci wręcz. Tam jest taka kultura gwałtu. U nas chodzi o kontakt dusz. Tam jest kontakt tylko ciał. Tam jest ta zwierzęcość i te dzieci się rodzą. Nawet i na poziomie biologicznym tam silne i zdrowe pokolenia. No ale wszystko co wyższe jest odcięte. Taka to jest ich droga. No i oczywiście w tych żurnalach od lat nam się wmawia tam dziewczynom. Jak to fajnie. Ja już pamiętam w Kobiecej Życiu. Taka mama to prenumerowała. Myśmy te na tylnych stronach tam oglądali, tam zawsze były takie ciekawostki ze świata. I już wtedy pamiętam, nie umiem powtórzyć szczegółów, ale no później, później tam w latach gdzieś 90. to już całkiem to wybuchło tak. Doszła do nas ta kultura zachodu już na całego. Kioski były pełne pornografii, w Rosji też to było. Teraz troszkę przyhamowało to, ale wtedy to poszło to zepsucie. I piosenki, jesteśmy przy piosenkach. U Rosjan na przykład rozkwit taki celowy, to było jak najbardziej sterowane, rozkwit piosenki więziennej. I taką jakąś modę tam więziennych różnych hitów, tam szlagierów i całe to więzienne towarzystwo i moda. U nas też to trochę, u nas to kiedyś były te warszawskie cwaniaki, takie piosenki nagrywały. A u nas, patrzcie, disco polo. I taki niski tam mydełko fa, to tralala, będę cię, tam majteczki w kropeczki. No to też zeszło na ten poziom. I no to trochę lepiej o nas świadczy, że chociaż tak, no, tam poszło złodziejstwo już całkiem, a u nas no majteczki, ale to przyszło kolejne pokolenie, bo to było w 90-tych latach, no to teraz minęło lat 20 ponad. No i mamy to w tej chwili ten kult taki tylko fizyczności. Jak czytam, co ci młodzi wypisują tam na portalu Wykop czy coś, to smutek. Płytę schowałem, że mi tu słońce nie grzało. Słoneczko sobie właśnie zaszło. No dobrze, no będzie takie odcinkowe coś. Zaszło słoneczko, to tymczasem kończymy. Motylek nawet przeleciał. Uszanowanie.